28 listopada podpisano umowę partnerską o wzajemnej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej a Szpitalem Obwodowym w Brześciu. W projekt Rozwój Pomocy Kardiologicznej dla Ludności Polski i Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostaną zaangażowane oddziały kardiologiczne obu szpitali. Poprzez to, że w tym miejscu mieszkamy, żyjemy, pragniemy wykorzystać tę możliwość, a zatem podpisanie tej umowy powoduje podpisanie umowy o finansowanie z tak zwanym sekretariatem technicznym projektu, a to nam już umożliwia otrzymanie środków na zrealizowanie całego projektu. Na cały projekt ma znaczenie przeogromne, tutaj można wymienić dwie takie podstawowe, najważniejsze punkty tego projektu, które będą korzyścią dla szpitala i dla pacjentów poprzez szpital. To jest drugi stół hemodynamiczny, czyli drugi kardioangiograf. Dzisiaj pracuje w naszym szpitalu jeden. No i druga korzyść, niezwykle istotna, to rozpoczniemy wykonywać świadczenia pod nazwą ablacja. Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszarów przygranicznych poprzez zwiększenie możliwości współpracy transgranicznej jednostek ochrony zdrowia. Ta współpraca, że będą mieli my pieniądze od Unii Europejskiej, ale tylko to wszystko dzięki szpitalu z Białej Podlaski. Oni jest wiodącym partnerem i dzięki im i my też i uczestniki tego projektu. Polskie lekarze mogą skorzystać z nowych, niedawno otwartych oddziałów, który jest dość kosztowny, nie wszędzie oni są, jak transplantologia i pobranie narządów. I w swoją kolej i w Brześciu te oddziały, które teraz powstali, też mogą skorzystać z doświadczenia polskich lekarzy. Rozpoczęcie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku, a czas realizacji zaplanowano na najbliższe 2 lata. Wartość całkowita projektu to prawie 4,2 miliona euro, z czego 3,8 pochodzi z dofinansowania unijnego. I poczęstą jeszcze w niektórych interesnych projektach.